Hej, witajcie! Dzisiaj PZW razem z Grzesiem i jeszcze Bartek z kolegą dojedzie. Bez kolegi. A, bez kolegi dojedzie, czyli we trzech będziemy. Nocka. Federy oraz karpiówki. Grzeszek będzie mówił na karpiówki, ja na federy. Cała noc przed nami. Tutaj akurat fajnie, bo zalew jest oświetlony, co zresztą widać. Więc do drugiej godziny chyba w nocy będzie widno, nie trzeba czołówek brać. A po trzeciej zaczyna się rozwidniać. Mamy dzisiaj 4 czerwiec. Rozpakowujemy się, przygotowujemy stanowisko i działamy. Co tam masz? Okej, czary. Będziemy łowić naprzeciwko wyspy. Grzesiu będzie pod wyspą łowił samą, ja lekko za wyspą. Sobie z pompem podnęcimy. Użyjemy kulek truskawka oraz zalejemy też aromatem o zapachu truskawki. Tutaj jakaś truskawka bardzo fajnie się spisywała. Dobry smak na tą wodę był. No i do spamba pójdą pokruszone kulki wraz z zalewą. Tak nie dużo na razie. Grzesiek sobie spambuje, bo zestawy już zrzucił. Na co łowisz? Na obu wędkach na truskawkę. Aha, Grzesiu bardziej na grubo, bo na karpiówki łowi, na kulki o smaku truskawki. Ja dzisiaj bardziej cienko, bo będę łowił na kukurydzę oraz białe rybaki. PZW tutaj nie ma dużych ryb, więc... są kilka większych na pewno jest, ale nie tyle co na komercji, więc naturalnie na robaczki. Trzy, cztery. Pierwszy zestaw zarzucony. Trzy białe rybaki. Automatyczny koszyczek. Grześ łowi na metodę, ja na automatyczne koszyki. Koszyki do metody, jak i takie automatyczne, znajdziecie w naszym sklepie. Do środka wsypujemy zanętę. Dajemy nasz haczyk z przynętą. Dodajemy zanętę i po jakiejś minucie, po 30 sekundach ta zanęta zacznie się uwalniać przez koszyk i koszyk wystrzeli zanętę wraz z przynętą. Przynęta będzie leżała w zanęcie. Do koszyczka zanętowego automatycznego dam zanętę Carp Amur, zanęta gruboziarnista, owocowa. Jak ją rozrobimy, to będzie taka prawie, że czerwona. W sumie wsypę wszystko, mamy całą noc przed nami. Idziemy to rozmoczyć z wodą i działamy. Do koszyczka automatycznego wbijamy zanętę. Oraz haczyk. Przysypujemy. Dociskamy. I zarzucamy. Tutaj 3 lata temu, w 2017 roku były zajebiste brania. Mieliśmy takie nocki, że spać się nie dało. Kiedyś pół nocy. Gruba żyłka, dlatego słabo leci. Rzut idealny pod wyspę, pół metra, metr od wyspy. I teraz biorę żyłkę i zaklipsowuję ją. Zaklipsowuję tutaj na kołowrotku. Zaklipsowane. Dzięki temu zabiegowi będę... Zaraz mi żyłka wypadła, ale dzięki temu zabiegowi będę rzucał cały czas w to samo miejsce. Narkotyki dla ryb, dopalacze dla ryb, leki dla mnie. Słuchajcie, dzisiaj wytestujemy Deeper Chirp Plus. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, czy nie. To jest nowa wersja Deepera. Aplikacja jeszcze nie jest połączona do Deeper, bo jeszcze w wodzie nie był. A więc najpierw rzut kontrolny, aby się połączyć. I kuleczka poleciała. I zaraz powinno się połączyć. Deeper już się połączył. Zapytam, do głęboko nam pokazuje. Mamy 1,30 m. Mamy podstawowy, szczegółowy, wyłączone? Mhm. My używamy szczegółowy. Ikony ryb możemy włączyć, możemy wyłączyć. Bez ikon będziemy sobie też dużo widzieć. Ale tutaj by było ładniej, by było fajnie na filmie, na to ikony włączone. Tutaj mamy czułość 50%.
i sobie skanujemy dno, 1,20 m, czyli jak widać jest dno płytkie. To prawdopodobnie są ryby, te plameczki to są prawdopodobnie malutkie rybki, metr, czyli ogólnie jest bardzo, bardzo płytko. Woda jest, no, ile ma stopni? 28 stopni jest, 28,2, czyli jest bardzo dokładny pomiar po przecinku. Mamy tu metr z kawałkiem wody. Czy jest sens dalej rzucać? Podejrzewam, że nie, bo tą wodę troszkę znam. Tu wszędzie jest około 1,20 m. Przynajmniej ta partia zbiornika jest płytka. Dajcie znać, jakie według was są najlepsze leki przeciwbólowe na ząb, bo dziura w plombie się zrobiła. Trzeba się ratować. A cała nocka przed nami, jutro do dentysty trzeba pójść. Było jedno branie. I na razie tyle. Bartek dojechał. Dopiero zwinąłem zestaw i na haczyku było takie coś. Jak ktoś wie, co to jest, proszę powiedzieć. Napisać w komentarzu. Czekam. Ryby nie chcą brać, to może Grzesia skuszę. Grzesiu, weźmiesz? No dawaj. Przynęta, tylko kulki rafki. No Grzesia się tylko na kulki wybrał, na pomarańcze. Tak wygląda sytuacja. Godzina pewnie około 19. Po 19 u mnie feder jest zrzucona. Tutaj moja pokrywa przeciwko słoneczna. Trzeba słońce zgasić, bo w oczy daje. Tam Grzesia się opala. Bartek z pomba montuje. Działamy. Powiem wam, że ten ketonol cały, co sobie wziąłem na zęba bolącego, bo plomba się popsuła, to działa nawet, co mnie zaskoczyło. Chwilowo nie boli. No właśnie, pod całym stanowiskiem mamy latarnię. No warunki całkiem okej. Niby to woda poza dwór, tak trochę z wyglądu jak komercja wygląda, bo tak dla mnie to wygląda trochę jak wanna. Grzesiu, objaśnij nam, o co chodzi w twojej taktyce, bo zrobiłeś sobie PV-kę, dałeś tej przynęty zanęty do PV-ki i cały zestaw zarzuciłeś na wyspę. O co w tym chodzi? Bo no, bo... cenie ptaków. A, Grzesiu sobie kaczki ściąga pod zestawy? Tak. A. No, Grzesiu rzuca na wyspę. No nie trafiłeś. Nie, dobrze, bo ja tam... No jak, źle, też miałeś na wyspę trafić, ostatnio na wyspę trafiłeś. Spieprzyłeś rzut, co? Spadaj. Co spadaj? Wcześniej na wyspę, teraz do wody. Co to ma być? Ponęciłem już ptaki, teraz nęcę ryby. Zamówiliśmy sobie hamburgery. Bar Euforia. Polecamy. Niecały kilometr od zalewu. Można sobie zamówić prosto nad wodę, prosto nad zalew. Smacznego! Jemy. Rybki pojadły, to teraz myjemy. Zachód słońca, fajnie jest klimatycznie. Otworzyłem sobie piwo. Ja nigdy nie sprawdzam, nigdy w życiu nie sprawdzałem, czy wygrałem piwo. Grzesio do mnie mówi, sprawdź, czy wygrałeś. No i pisze tam JP, czyli wiadomo co, jebać policję oczywiście na 100%. No ty pisze warka JP 2020. No i mówię do Grzesia JP. Grzesio, coś tam, co powiedziałeś? Pierdolisz. To nie musiałeś przeklinać. Ja myślałem, że to tak powinno pisać, że to znaczy, że nie wygrałeś, że jak wygrałeś, to coś innego powinno pisać. I ja mówię, no warka JP. Myślałem, że nie wygrałem. A okazało się, że wygrałem. To by takie szczęście było teraz w rybach. Bierzemy procę. Kukurydzę wsypujemy do procy. I dla Grzesia ulepszymy hamburgera. Prawie. Teraz powtórzymy czynność. Kukurydzę dam ci na hamburgera, no bo już miał więcej jedzenia. Do wyciętych scen. Mamy bobra. Jaki ma ogon fajny. Ale fajny. I on ci PV-kę zje, to zarzucił. Miałem nęcić ptaki, a znęciłem bobra. Kurde, widać, kulki rafisz nie są tylko dla ryb, a dla bobrów. Jeśli ktoś chciałby złowić bobra, zgłoście się na... Kupcie kulki rafisz.
nęcony był kulkami truskawka. Wiecie co, taka ciekawostka dla was, dla widzów. Policja przez chwilę dzwoniła w sprawie Kuby, bo Kuba był na komendzie, tam Siarskiego zgarnęli, bo była jego dziewczyna, złożyła na niego fałszywe zeznania, że tam kogoś pobił 1 maja. 1 maja, jak widzieliście, jak oglądacie filmiki, Kuba był u mnie na zawodach wędkarskich. Na majówce nawet ten filmik na YouTubie jest, 3 dni był u nas. No i oczywiście dla pana policjanta wszystko potwierdziłem. I pan policjant mówi, żeby wskazać na jakim filmie Kuba jest, bo ja powiedziałem, że nawet na YouTubie jest na filmie. Bartek sobie kurczę pozoruje brania. No i co? Mówię, że no film Gryma Majówka u Rafisza. Policjant wbił sobie na ten film, cały czas z nim przez telefon gadam i pyta się, w której minucie jest Kuba. Myślę, kurczę, ciężko pokazać jakąś taką sensowną minutę, w której tam Kuba jest. No to mówię, 6 minuta, 40 sekunda. To było to ujęcie, jak Kuba sobie rozparek wiązał. No, taka ciekawostka. Zanęta z mączką rybną chyba smakuje mu. Na noc jeszcze. Ja kukurydzy z puszki nie lubię, ale to bym zjadł. Co prawda tutaj pisze nie do spożycia przez ludzi, no ale nie znają się, nie wiedzą co dobre. Głowne miejsca. Wszędzie. Wszędzie w sumie. A teraz damy zestaw na kanapkę. Dawno nie mówiłem. Na taki zestaw, na taki, na tego, tą gamę przynęt. Kukurydza, biały robak, czerwony robak. Czasami potrafiło to przynieść efekty. Mamy już północ, po północy kilka minut pewnie, albo za kilka minut będzie północ. I żadnej ryby wyjętej jeszcze nie ma. Były jakieś tam drobne skubnięcia, ale to tyle. Chłopaki tam w namiotach. Tam dalej drugi namiot jest, nie wiem czy widać. Jak smarfy w tych namiotach. A ja sobie całą noc będę usiedział przy samych wędkach, bo tutaj mam wędki, więc w razie W będzie blisko do zacięcia. Oczywiście federy już na sygnalizatorach brań. Wcześniej tylko na szczytówki się patrzyłem, teraz na sygnałkach. I tak to wygląda. Fajnie, bo łowisko jest oświetlone, więc na pewno jest to na duży plus. Taki fajny leszczyk się skusił z samego rana, nie ma co dużo poświęcać czasu na nagrywanie takiego leszczyka, bo taki oto podleszczek czy inny krąpik, coś takiego, coś się dzieje, zimno w paluchy. Co, myśleliście, że to gówno? Żyjący klocek, takich ślimaków nad zalewem tej musicach nie brakuje. To gówno żyje. Koniec naszej wyprawy, mamy godzinę 7:00, takie są uroki łowienia na PZW. Dlatego na PZW na karpia, na białoryb za bardzo mi się nie chce jeździć, tylko jak już to drapieżnik. No to już można powiedzieć, że na PZW nie potrafimy łowić. Wychodzi na to, że pewnie tak, jak przynajmniej 70% ludzi łowiących na PZW. Dlatego wędkarze chodzą do nas, pytają się, czy my biorą ryby tak jak my chodziliśmy, pytaliśmy się innych, czy biorą ryby. No to większość ludzi mówi, że nic się nie dzieje, że nic nie bierze. No i u nas, jak widać, też nic ciekawego się nie dzieje. Takie są uroki, takie jest wędkarstwo, że nie zawsze uda się połapać. Naturalnie, no ale w czas na pewno fajnie spędzony. Do następnego.